Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Agnieszka Rybka, jestem psychologiem społecznym o specjalizacji biznesowej, ale też jestem właścicielem firmy marketingowej i współtworzę organizację pozarządową. Stąd dwa tematy, dwa obszary, które na dzisiejszym szkoleniu chciałabym poruszyć, są mi bliskie i znam je jakby z dwóch stron, pracę z nimi z dwóch stron. Raz ze strony jako firma, czyli pracuję z promocją i oznakowaniem projektów, pomagając organizacjom, a z drugiej strony jako współtwórca organizacji, po prostu przy realizacji projektów również pracuję w tych obszarach. Na dzisiejszym szkoleniu chciałabym Państwu po pierwsze powiedzieć o pewnych zasadach przy stosowaniu oznaczenia prawidłowego projektu, ale i również o tym, jak sobie ułatwić drogi w trakcie promocji Państwa projektu. Udostępnię w tej chwili prezentację. Tak jak mówiłam, dwoma obszarami na dzisiejszym szkoleniu się zajmiemy. Pierwszy to będzie oznakowanie, prawidłowe oznakowanie projektów współfinansowanych bądź finansowanych z budżetu Województwa Polskiego, a drugim obszarem będzie promocja tych projektów. Zaczynając od oznakowania, musimy pamiętać, że każdy prawidłowo oznakowany projekt, to znaczy wszystkie materiały promocyjne, informacyjne, szkoleniowe, edukacyjne, a nawet i środki trwałe zakupione w ramach zadania, powinny być prawidłowo oznakowane właśnie logotypami. Na dole widzą Państwo belkę, która jest już przygotowana do tego, aby ją stosować na tych wszystkich materiałach, jak i na środkach trwałych. Do tej belki mogą Państwo dodać również swój logotyp, swojej organizacji, ale i również organizacji czy też podmiotów, które współtworzą z Państwem dane zadanie. Ale aby prawidłowo stosować logotypy, tak i w belce, jak i samodzielnie, powinniśmy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach, które się tyczą nie tylko logotypów właśnie tutaj stosowanych przez nas, czyli herbu oraz logotypu Województwa Polskiego, ale i wszystkich logotypów, które zostały stworzone. Mają one po pierwsze prawo do takiej przestrzeni, która jest wokół nich, czyli do takiego pola ochronnego. Wyznaczamy je zwykle według ścisłych wytycznych znajdujących się w księdze znaku takiego logotypu, ale równie dobrze możemy je wyznaczyć po prostu oddzielając przestrzeń, która da możliwość samodzielnego występowania tego znaku i pozwoli na to, aby z każdej strony ten znak, posiadając taką przestrzeń, nie był w żaden sposób nieczytelny czy zakłócony przez inne znaki bądź inne elementy graficzne znajdujące się w Państwa projekcie. To jest taka pierwsza zasada. Kolejna zasada, musimy dbać o czytelność tego znaku, stosując go na tłach, które będą dawały mu taką możliwość. Czyli nie możemy zastosować logo opolskiego na tle o takim samym kolorze, jaki jest zrobiony, bądź bardzo zbliżonym, bo będzie to zaburzało już jego widoczność. Tak samo nie możemy go zastosować na takim bardzo dynamicznym tle, które również będzie sprawiało, że czytelność znaku no nie będzie taka, która będzie pozwalała na pierwszy rzut oka po prostu rozpoznać tego znaku i nie będzie zakłócała jego czytelności. Kolejną ważną zasadą jest to, abyśmy stosowali ten znak odpowiedniej wielkości. I tutaj przy logotypie opolskie możemy sobie pozwolić naprawdę na dosyć spore zmniejszenie tego znaku, ponieważ on jest tworzony po prostu z dużych liter, które zachowają tą swoją czytelność naprawdę przy małych nawet rozmiarach. Natomiast przy herbie Województwa Polskiego musimy pamiętać, że tutaj z prawej strony już mamy napisy, które bardzo szybko będą traciły swoją czytelność i tutaj musimy zachować tą wielkość znaku taką, aby napisy po prawej stronie herbu były czytelne. Kolejną rzeczą, która gwarantuje nam to, że prawidłowo stosujemy logotyp, jak i herb Województwa Polskiego, jest to, abyśmy pamiętali o proporcjach znaku. Nie możemy ich w żaden sposób zakłócać, czyli nie możemy zmniejszać jego wysokości przy jednoczesnym zachowaniu szerokości. Nie możemy w żaden sposób wpływać na to, aby był przekrzywiony, czy w jakiś sposób zmniejszona jego długość nieproporcjonalnie. Czyli te proporcje muszą być zachowane i o tym musimy bardzo dobrze pamiętać. Nie możemy go w żaden sposób zniekształcać. Jeżeli stosujemy znaki właśnie bez tła, to oprócz tego, że musimy pamiętać, żeby nie były one na bardzo dynamicznym tle stosowane, które będą zakłócały jego widoczność, ani takim, które będzie dawało, jakby wtapiało ten znak w siebie, to pamiętajmy o tym, żeby stosować na takim spokojnym elemencie, czy fotografii, czy jakiejś grafiki, która po prostu będzie stanowiła takie tło dla tego znaku. Kolejną kwestią prawidłowego oznakowania projektów jest informacja o źródle finansowania. I tutaj widzą Państwo w ramce, w lewym dolnym rogu, jest takie zdanie, które warto wstawiać na każdy projekt, ale nie tylko wstawiać pisemnie, ale i również informować ustnie w przypadku chociażby jakichś wystąpień publicznych. To zdanie należy uzupełnić o nazwę zadania i tytuł zadania.
Jest to gotowy taki szablon, z którego możecie Państwo skorzystać. Gdzie taką informację o źródle finansowania powinniśmy umieścić? Oczywiście na wszystkich formach publikacji, czyli drukowanych, czy elektronicznych, w mediach społecznościowych, kiedy dajecie Państwo posty do mediów społecznościowych dotyczące realizowanego zadania, również na końcu powinna się znaleźć taka informacja. W informacjach dla mediów, czyli prasa, radio, telewizja czy portale internetowe, tutaj w tych, których dajemy pisemne, to pisemne, natomiast wtedy, kiedy mówimy o danym projekcie, po prostu słownie udzielamy takiej informacji. Również w ogłoszeniach, które umieszczamy w związku z wydarzeniem na przykład, albo również w takich ogłoszeniach, które są rekrutacyjne do projektu, gdzie zachęcamy kandydatów bądź rekrutujemy kandydatów do udziału w danym projekcie, ale również kiedy szukamy wolontariuszy czy współpracowników. We wszystkich wystąpieniach publicznych, na szkoleniach, we wszystkich wydarzeniach dotyczących realizowanego zadania. Wtedy informujemy ustnie o tym, że projekt czy że zadanie jest współfinansowane bądź finansowane z budżetu województwa opolskiego i w ramach zadania, jakiego zadania. No i oczywiście na stronie internetowej Państwa organizacji lub na podstronie takiej dedykowanej danemu zadaniu publicznemu, które Państwo realizują. Takie prawidłowe oznakowanie projektów mają Państwo wpisane w umowę, z którego się powinni Państwo wywiązać, ale również jest to dodatkowo punktowane i mogą się takie dodatkowe punkty przydać po prostu przy kolejnych projektach, do których Państwo będą przystępować, czy konkursach, do których Państwo będą przystępować. No i przechodzimy do drugiego obszaru szkolenia, to promocja projektu. I aby się nie napracować nad taką promocją i zająć się faktycznie merytoryczną częścią samego projektu, warto dobrze rozpracować sobie grupę docelową. Grupa docelowa to ta grupa, czyli te osoby, do której kierujemy komunikat o danym wydarzeniu. Nie zawsze ona będzie się pokrywać z grupą docelową, do której jest kierowane samo zadanie, czyli z tą, którą wpisaliście Państwo w projekt. Takim przykładem na to, że nie pokrywa się ta grupa w całości, są kierowane wydarzenia chociażby do dzieci. Wtedy w projekt mamy wpisane, że grupą docelową projektu są dzieci, natomiast czy młodzież, dzieci województwa opolskiego. Natomiast grupą docelową już promocji, komunikacji, informacji na temat wydarzenia są ich również rodzice, czy osoby decydujące o tym, czy mogą uczestniczyć w danym projekcie dzieci czy młodzież, ale i również opiekunowie prawni. Więc tutaj taki przykład, że nie zawsze ta grupa się w 100% pokrywa. Jak dobrze rozpracować grupę docelową, aby później te etapy promocji czy sama promocja naprawdę poszła bardzo łatwo? Po pierwsze, trzeba by było odpowiedzieć sobie na takie pytania związane z 4 kryteriami. Pierwsze kryterium to kryterium demograficzne i tutaj patrzymy sobie na wiek, płeć, wykształcenie, czy wykonywany zawód. Czasem liczy się dla nas w zależności od projektu stan cywilny, narodowość, religia. To kryterium nam odpowiada na pytania, jakimi kanałami będziemy docierać do tych osób, ale i również jaki język komunikacji, jak będą skonstruowane komunikaty stworzone właśnie do tej grupy docelowej. Kolejnym kryterium to kryteria geograficzne, czyli odpowiadamy sobie na pytania, z jakiego regionu, powiatu, czy z miasta, czy wsi, czy jaka odległość od miejsca wydarzenia czasem jest również bardzo ważna, ale i komunikacja do miejsca wydarzenia czasem też jest istotną informacją już w działaniach promocyjnych. Tutaj, jeżeli chodzi o region, to odpowiadamy sobie również na takie pytania, czy komunikaty, które kierujemy do specyficznego regionu, do ludzi, którzy mieszkają w specyficznym regionie, nie powinny już zawierać jakichś elementów, które będą kojarzone z tym regionem. Chociażby język komunikacji powinien być wtedy dostosowany, żeby odbiorcy poczuli, że faktycznie do nich jest skierowany ten komunikat. Tutaj w tym kryterium jest też bardzo ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, czy istnieją po prostu już takie w danym regionie sieci informacyjne dobrze funkcjonujące, czyli pewne cykliczne spotkania czy miejsca, w których warto być lub warto dać po prostu informacje o tym, że Państwo mają wydarzenie i wtedy korzystając z takich sieci informacyjnych nie wyważamy otwartych drzwi, czyli korzystamy już po prostu z dobrze funkcjonującego przepływu informacji wśród mieszkańców danego regionu. Kolejnym kryterium to kryteria psychograficzne, czyli styl życia, cechy osobowości, które nam mówią o tym, w jaki sposób, gdzie powinna się pojawić nasza informacja, ale i również wartości i zainteresowania. Wartości to bardzo ważny element tego kryterium, dlatego że powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości są kojarzone z naszym projektem, czyli jakie wartości w naszym projekcie są ważne dla tej grupy odbiorców, ale i również jaki oni mają stosunek do danego projektu, czy do danych zmian społecznych, które na przykład chcemy wprowadzić.
Kolejnym kryterium to kryteria behawioralne. I tutaj odpowiadamy sobie na pytanie, jak są wyszukiwane informacje aktywnie i biernie, czyli w jaki sposób sami użytkownicy po prostu wyszukują dane informacje, jak aktywnie ich poszukują, ale i również odpowiadamy sobie wtedy na pytanie, jak biernie, czyli nie wyszukują, tylko jak docierają do nich po prostu te informacje, mimo tego, że nie szukają, gdzie mogą się na nie natknąć po prostu. I wtedy też dobieramy sobie odpowiednie kanały, którymi działamy. Przy opracowywaniu grupy docelowej można popełnić kilka błędów. Te trzy, które tutaj wymieniłam, są takimi błędami, których należy się wystrzegać, ponieważ one powodują, że nawet dobre rozpracowanie grupy nie będzie skutkowało tym, że będzie mniej pracy przy samej promocji. Po pierwsze, to zbyt duża grupa docelowa. Wtedy, kiedy na przykład kierujemy projekt do wszystkich mieszkańców województwa polskiego, mamy takie zagrożenie, że po pierwsze mamy zbyt duży wybór kanałów dotarcia i tak naprawdę nie wiemy, który jest tym celowanym kanałem. Po drugie, komunikaty, które będziemy kierować, będą po prostu komunikatami czysto informacyjnymi i utoną po prostu w morzu informacji, które codziennie dociera do mieszkańców województwa opolskiego. Niczym się po prostu nie będą wyróżniać. Kolejnym błędem jest zbyt duże rozbicie na podgrupy, czyli z jednej strony mamy zbyt duże uogólnienia, z drugiej strony za bardzo się przyłożyliśmy do pracy i rozdzieliliśmy sobie na 10, 12, 15 czy 20 podgrup grupy docelowej. Wtedy też tej pracy jest dużo więcej, tak naprawdę dużo więcej godzin musimy poświęcić na to, aby kolejne podgrupy dobrze rozpracować pod kątem kanałów informacyjnych czy kanałów, którymi dotrzemy do nich, ale i również później powinniśmy monitorować te kanały, żeby wiedzieć, które dobrze działają, czy które powinniśmy poprawić. Wtedy, jeżeli wyjdzie nam tak dużo podgrup, powinniśmy poszukać cech wspólnych i połączyć te podgrupy na maksymalnie 2-3 grupy docelowe i wtedy naprawdę ta praca jest optymalna i dobrze się wtedy z taką promocją pracuje. Kolejnym błędem to jest brak obiektywności, czyli pewne nasze wyobrażenia czy stereotypy na temat grupy docelowej, do której kierujemy nasze działania, mogą nam zawężać w pewnym sensie tą grupę docelową, ale i również wpływać na to, jak będziemy się komunikować z tą grupą. Warto wtedy popatrzeć na podobne projekty, które były realizowane, czy to w danym regionie, czy poza tym regionem, również popytać innych organizacji, które miały doświadczenie, jakby wyjść poza ramy tego, co my tylko sobie myślimy i wyobrażamy na temat grupy docelowej. Może się wtedy okazać, że ta grupa docelowa, którą wzięliśmy na początku, czy te dwie podgrupy docelowe, mogą być uzupełnione jeszcze o trzecią podgrupę docelową, albo jakby kanały dotarcia również mogą być wzbogacone. Więc warto na końcu pracy z grupami docelowej przyjrzeć się, czy nie popełniliśmy jednego z tych trzech błędów. I wtedy, kiedy mamy dobrze rozpracowaną grupę docelową, powinniśmy dobrać odpowiednie narzędzia. A już na etapie rozpracowywania tej grupy to narzędzie nam się pojawia. Tutaj akurat pokazałam narzędzia związane z social mediami, bo uważam, że jest to bardzo dobra droga. Oczywiście, nie biorąc pod uwagę grup wykluczonych cyfrowo chociażby, to do większości grup docelowych będzie to bardzo dobra droga, tania, ale i też pozwalająca Państwu na szerokie dotarcie z informacją na temat Państwa wydarzeń. Należy jednak pamiętać, że każde z tych mediów społecznych ma przypisane sobie pewne grupy odbiorców, które najchętniej z nich korzystają. I tak Instagram jest skierowany oczywiście do ludzi młodych, ale nie do końca. Warto sobie sprawdzać social media, czyli te kanały social mediów z najnowszymi badaniami, bo na przykład jeżeli chodzi o TikToka, to panuje przekonanie takie, że TikTok jest naprawdę takim medium społecznościowym kierowany do bardzo młodej, do młodych odbiorców. Natomiast badania pokazują, że grupa 40+ jest coraz większa, użytkowników na TikToku jest coraz większa i tak w marketingu mówimy, że TikTok nam się po prostu starzeje. Jak zwiększyć zainteresowanie realizowanym zadaniem? Po pierwsze, angażujmy odbiorców, czyli twórzmy materiały interaktywne, pytajmy, róbmy ankiety. W social mediach jest to bardzo łatwe, są te narzędzia wbudowane w social media. Jednym przyciskiem w relacji można dodać ankietę, czy dodać pytanie, na które otrzymamy odpowiedzi od swoich odbiorców. Ale jak zrobić takie materiały, jeżeli wyszło nam z grup docelowych, że kanałem dotarcia będą na przykład tylko ulotki albo plakaty? I wtedy te takie interaktywne materiały mogą być również materiałami drukowanymi, jeżeli oprzemy nasz komunikat właśnie o wartości w stosunku do naszego projektu. Czyli jakie wartości, jakie emocje wzbudza nasz projekt, jeżeli ten komunikat będzie taki emocjonalny, oparty właśnie o wartości, to też będzie takim materiałem, przy którym odbiorcy się zatrzymają, zastanowią i już nosi znamiona interaktywnego. Kolejną rzeczą, która zwiększy zainteresowanie, to na pewno opowiadanie historii związanych z ludźmi współtworzącymi czy odbiorcami, do których jest skierowany projekt, czy poprzednia edycja projektu, ale i z potrzebami, których dotyczy działanie, czyli z takim całym backstage'em tego,
czyli tym jakby tłem tego, dlaczego powstało takie działanie, skąd się narodził pomysł na takie działanie, ponieważ ludzie przy projektach społecznych lubią wiedzieć właśnie skąd bierze się takie działanie, ale i również to pokazuje, że Państwo są świadomą organizacją i też świadomie wkraczacie w pewne obszary, czy realizujecie pewne zadania. Kolejną rzeczą to oznaczanie ludzi zaangażowanych czy fundatorów projektu. To jest taka forma w social mediach oczywiście podziękowania, ale i również technicznie zwiększa Państwu liczbę odbiorców. Czyli jeżeli ja oznaczę organizację, która nam pomaga albo osobę, która nam pomaga w projekcie, to jeżeli ta osoba dostanie powiadomienie i polubi nasz post czy polubi naszą relację, to wtedy osoby, które są jakby znajomymi tej osoby, która polubiła, również zobaczą jej reakcję, czyli nasz post, czyli zwiększa się nam faktycznie ilość ludzi, do których dotrze informacja o naszym wydarzeniu chociażby. Streamowanie wydarzeń, robienie relacji, nagrywanie filmów, live'ów to są działania, które zwiększają zainteresowanie projektem bezpośrednio, ponieważ badania pokazują, że wszystkie materiały filmowe czy animacyjne, ruchome, jednym słowem, wzbudzają większe zainteresowanie użytkowników chociażby mediów społecznościowych. Ludzie chętnie oglądają relacje na żywo, czy filmy z danych wydarzeń, czy z przygotowań wydarzeń. Chętniej zatrzymują się przy takim materiale niż przy zwykłym poście. Zwiększenie zainteresowania realizowanym zadaniem to oczywiście zapraszanie, czyli wysyłanie zaproszeń, które podwyższają nam rangę. Czy to będą liderzy lokalni, którzy pomogą nam wpłynąć na, jakby pomóc nam, pomogą nam realizacji zadania, przekonując do pewnej na przykład zmiany społecznej, którą mamy zawartą w naszym projekcie. Czy to będą właśnie członkowie Zarządu Województwa Opolskiego, których zaproszenie mają Państwo wpisane w umowę, wtedy podwyższą nam rangę wydarzenia, podwyższy ich obecność rangę wydarzenia. Kolejną rzeczą zwiększającą zainteresowanie realizowanym zadaniem jest oznaczanie logotypami, czyli prawidłowe oznaczanie projektu. To też oprócz tego, że wywiązujemy się z umowy, pokazuje, że dany projekt przeszedł przez pewną ocenę merytoryczną, jest społecznie potrzebny, to znaczy, że jest dobrze skonstruowany, został oceniony, nagrodzony realizacją. Czyli też jakby skupia uwagę odbiorców, że faktycznie projekt musi być projektem dobrym, tak skoro otrzymał dotację, tak, czy otrzymał finansowanie. Jak wykorzystać moc mediów społecznościowych? Są takie dwie rzeczy, o które powinniśmy zadbać w mediach społecznościowych. To przede wszystkim zadbanie o content, czyli o treść. Treść powinna być jasno, logicznie ułożona, ale i też dopasowana językiem do odbiorców, ale i również dobrze skonstruowane, bo jeżeli użyjemy właśnie takiej angażującej formy, czyli opiszemy całe wydarzenie czy tło wydarzenia, to powinniśmy zadbać o to, żeby ten tekst po prostu się dobrze czytał. Czyli aby był czytelny, powinniśmy zastosować pewne pauzy i dostosować go tak, aby użytkownicy po prostu nie męczyli się go czytając. I tutaj wchodzimy trochę w drugi obszar, czyli estetyka. I również estetyka nie tylko zdjęć, ale i również estetyka samych postów, czyli samej treści, czyli właśnie te przerwy, emotikony czy wyróżniki, które będą powodowały łatwiejsze przyswajanie danej treści. Estetyka to również i zdjęcia. Najlepszymi zdjęciami oczywiście są zdjęcia prawdziwe, z wydarzeń, przygotowań wydarzeń, czy realizacji tych wydarzeń, właśnie prawdziwych ludzi, prawdziwych sytuacji. Takie zdjęcia są najlepiej oglądane w internecie. Natomiast wtedy, kiedy nie mamy takich zdjęć, projekt jest pierwszy raz stworzony, bo musimy stworzyć plakat, ulotkę, wydarzenie w mediach społecznościowych, możemy korzystać wtedy ze zdjęć, które są w internecie. Tylko należy pamiętać o tym, że zdjęcia w internecie mają swoje prawa autorskie i są chronione tymi prawami. Nie możemy sobie po prostu wyszukać w Google zdjęcia, które nam najlepiej pasuje i go użyć, nawet jeżeli to jest projekt społeczny. Tutaj z pomocą nam przychodzą banki zdjęć, które posiadają w swojej ofercie darmowe zdjęcia do wykorzystania z licencją tak zwaną CC0, dzięki której możemy je dowolnie zmieniać, czyli dodawać napisy, kadrować, zmieniać kolorystykę, dodawać logotypy. Po prostu jesteśmy w stanie dostosować do swojego projektu. Jednym z takich banków jest Unsplash. W materiałach, które otrzymacie Państwo do tego szkolenia, również będą linki do tych wszystkich rzeczy, o których ja tutaj mówię. Kolejnym bankiem to jest LiveStock i to jest taki bank, który zawiera wszystkie, a przynajmniej większość dostępnych banków darmowych zdjęć i wpisując słowo kluczowe, wyszukujemy sobie po prostu naszego zdjęcia. Co wtedy? Jeżeli mamy już zdjęcia własne czy zdjęcia ściągnięte z internetu,
to musimy je dostosować do projektu. I tutaj przychodzą nam z pomocą dwa programy, które w swojej darmowej części są w zupełności wystarczające do tego, aby właśnie postować czy prowadzić social media dla organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o Canva czy Vista Create, zaczynają się tym, że określamy format, czyli określamy, do czego chcemy stworzyć grafikę i dzięki temu dostosowane są wymiary. Inną grafikę będzie miał wydarzenie na Facebooku, inną będzie miał cover, czyli ta okładka w ogóle naszego fanpage'a. Inny wymiar będzie miał post kwadratowy na Facebooku, inny wymiar będzie miał post kwadratowy na Instagramie. Więc dzięki temu, że wybieramy na początku ten format, mamy pewność, że nic nam nie obetnie, jakby żadne napisy nie będą niewidoczne dla użytkowników, ale pamiętajmy, że również Vista Create czy Canva posiadają formaty do druku, również możemy tam ulotkę zaprojektować czy plakat, więc to jakby nie ogranicza się tylko do mediów społecznościowych. A dodatkowo mamy tam do wyboru mnóstwo szablonów, dzięki którym dostosujemy do swojej jakby linii graficznej, swojej organizacji czy danego wydarzenia. Możemy dowolnie podmienić zdjęcie, napisy, kolorystykę i naprawdę w bardzo łatwy sposób szybko możemy dostosować i stworzyć posty na nasze media społecznościowe, czy po prostu stworzyć plakaty, materiały drukowane. Kolejnymi stronami, z których warto korzystać, to jest Icon Finder, chociażby do wyszukiwania ikon i przedstawiania danych czy procesów w postaci właśnie takiej graficznej, które pozwolą na łatwiejsze zrozumienie tych danych. Kolejnym programem to MailChimp, czyli program do wysyłania maili oraz jeszcze FreshMail. Do tych wszystkich programów dostaną Państwo linki. Takie programy powodują to, że możemy nawet 1000 maili dziennie zupełnie za darmo wysłać, ale i również możemy skorzystać z kreatorów takich maili, które dzięki takim bardzo łatwej obsłudze, takiej cegiełkowej układania tych maili sprawią, że nasze maile będą wyglądać bardzo profesjonalnie, a dodatkowo będą tak skonstruowane, że otworzą się na wszystkich klientach poczty, czyli wszystkich programach pocztowych, które są dostępne na rynku w tej chwili, one będą się w taki sam sposób prawidłowo otwierały. Kolejnym programem to PictoChart, który pomoże nam stworzyć świetne infografiki przedstawiające dane w postaci takiej liczbowo-wizualnej. Warto korzystać z tego wtedy, kiedy chcemy przedstawić jakiś raport, czy jakiś schemat działania, czy rekrutacji chociażby do naszego wydarzenia, czy naszego szkolenia. I kolejnym stroną to publikacje online. Strona ISU, czyli takie publikacje w formie takiej wirtualnej książki, gdzie możemy świetnie przedstawić na przykład fotorelacje z naszego wydarzenia, albo materiały szkoleniowe rozesłać w ten sposób użytkownikom, albo przedstawić raport z naszych wydarzeń i udostępnić go na mediach społecznościowych za pomocą linku. Wtedy, kiedy tworzyłam tę prezentację, były dwie takie publikacje zupełnie za darmo. Należy to po prostu sprawdzić, jak to wygląda teraz, natomiast zwykle takie oprogramowania dają jakąś część po prostu darmową. Wracając do social mediów, prawidłowe oznakowanie kogoś, oznaczenie kogoś na Facebooku zaczyna się od małpki, tak zwanego znaku małpki. Następnie wpisujemy nazwę organizacji, firmy, instytucji, czy imię i nazwisko osoby. I wtedy, kiedy zaczynamy wpisywać jakby w tekście tą nazwę, pojawiają nam się do wyboru pola. Jakby domyślnie Facebook już się domyśla, kogo chcemy oznaczyć, wybieramy odpowiednią osobę, a pewność mamy, że oznaczyliśmy to prawidłowo wtedy, kiedy podświetli się na niebiesko. Jedna taka mała porada, jeżeli to się nie stanie za pierwszym razem, warto zapisać post, wrócić do niego za 5-10 minut i zobaczyć, czy to się już oznaczyło. Jeżeli nie, to jeszcze raz edytować, spróbować jeszcze raz to pisać, ponieważ Facebook się cały czas zmienia, bo jego mechanizmy cały czas się zmieniają i to powoduje trochę błędów, które są na właśnie tym medium społecznościowym, ale nie tylko na tym medium. Kolejną rzeczą to hashtagi, czyli katalogowanie treści. Królestwem hashtagów jest oczywiście Instagram, no i TikTok. Te dwa kanały social mediów naprawdę mocno opierają się o wyszukiwanie właśnie za pomocą hashtagów i tutaj na tych dwóch kanałach warto tych hashtagów używać. Królestwem hashtagów, tak jak mówiłam, jest Instagram, można na nim nawet 30 tych hashtagów użyć, ale żeby je użyć, to trzeba znać te zasady korzystania z hashtagów. Po pierwsze, zanim te techniczne, to najważniejsza zasada to jest taka, aby stosować hashtagi zgodnie z treścią czy zdjęciami, które umieszczamy. Ponieważ hashtagi powodują to, że ludzie, którzy szukają pewnych treści, natrafiają na nasz post. Jeżeli wybierzemy sobie hashtagi, które nie są związane z naszym postem, ale są bardzo popularne, bo bardzo dużo ludzi je wyszukuje, to owszem, skierujemy ruch na nasz post, natomiast osoby, które wyszukują danych treści, są nastawione na to, że zaraz je otrzymają. Więc jeżeli otrzymają zupełnie co innego, przesuną dalej, odrzucą i dla algorytmów takich mediów społecznościowych będzie zmniejszała się wartość tej naszej publikacji.
I może skierujemy sobie duży ruch, natomiast odpowiedzią jakby będzie obcinanie nam zasięgów organicznych, czyli niepłatnych, czyli nie będzie pokazywał dalej czy większej ilości osób algorytm naszych postów, ponieważ będzie uważał je za mało wartościowe. Więc pierwszą taką zasadą jest adekwatność hashtagu do treści czy zdjęcia, a kolejnymi zasadami to są zasady techniczne, czyli takie, w jaki sposób prawidłowo użyć hashtagu. Po pierwsze, znak oczywiście ten krzyżyk haszu. Po drugie, wszystkie wyrazy piszemy razem. Możemy je optycznie oddzielić oczywiście dużymi literami. Możemy używać również cyfr, czyli liczb oczywiście też, ale nie możemy stosować znaków specjalnych i interpunkcyjnych. Wtedy taki hashtag no, nie będzie oznaczeniem. Unikajmy zbyt dużej liczby hashtagów, ponieważ badania pokazują, że tam, gdzie nawet można dać ich 30, to jest Instagram, taki 91% wpisów, które generują najwyższe zaangażowanie, posiada 7 lub mniej hashtagów, ale dobrze po prostu dopasowanych, więc jakość, nie ilość. Jeżeli chodzi o Instagram, czyli królestwo hashtagów, to pamiętajmy o tym, że algorytmy, które rządzą, które działają na Instagramie, nie lubią dodawania linków, czyli kierowania ruchu na zewnątrz. Żadne już w tej chwili media społecznościowe nie premiują, nie promują takich postów, które będą odsyłać do innych mediów społecznościowych albo do innych stron internetowych w inne miejsca po prostu niż sam kanał, na którym występują. Więc jeżeli nie musimy takich linków dodawać, to naprawdę wystrzegajmy się nadmiernego dodawania tych linków, bo po prostu takie posty nie będą miały zbyt dużych zasięgów organicznych. Pamiętajmy o treściach angażujących. Jest jeszcze kwestia prime time, czyli czasu, w którym najwięcej użytkowników spędza właśnie czas na danym medium społecznościowym. Można sobie to sprawdzić. Jest wiele stron internetowych przeprowadzających takie badania z miesiąca na miesiąc, jak to się kształtuje, czy we wtorek o 16 jest najwięcej osób w danym wieku na Facebooku czy na Instagramie, czy to będzie piątek o 9 rano. To warto sobie sprawdzać i w takim czasie po prostu publikować posty. Chociaż wyszły najnowsze badania, że wcale niekoniecznie trzeba się kierować tymi czasami, dlatego że algorytmy zaczynają mieszać pokazywanie postów, czyli nie pokazują chronologicznie naszych postów, tylko wyrywkowo, dopasowując je do użytkownika i do tego, jakie treści wcześniej oglądał. Więc tutaj jedna szkoła mówi, żeby patrzeć na to, a druga mówi, że nie. Mi osobiście sprawdziło się przynajmniej prime time na TikToku. Ten sam post puszczony nie w tych godzinach szczytu, że tak powiem, ten sam post puszczony w godzinach szczytu wygenerował po prostu o 90% więcej reakcji, udostępnień, polubień i komentarzy. Więc warto sobie badać to jakby i sprawdzać na własnych publikacjach. Natomiast warto pamiętać przy prime time, że wszystkie badania są w czasie pacyficznym, czyli trzeba dodać do tego plus 10 godzin. Ale taką najważniejszą zasadą jest regularność publikacji, czyli oceńmy, ile jesteśmy w stanie postów tygodniowo publikować i ustalmy sobie taką realną ilość i publikujmy je faktycznie regularnie, bo te wszystkie algorytmy lubią tą regularność i uważają Państwa wtedy za takich wiarygodnych twórców i rozszerzają same po prostu zasięgi takich postów. No ale przede wszystkim nie ilość, a jakość, czyli umieszczajmy przyciągające zdjęcia, grafiki, ale również i angażujące teksty. I to jest najważniejsze w działaniach na mediach społecznościowych. Jeszcze kilka słów o hashtagach, kiedy ich lepiej nie stosować. Lepiej ich nie stosować na Facebooku, ponieważ badania pokazują, że jest pewien spadek po prostu, jeżeli chodzi o ilość wyświetleń, czyli algorytmy nie udostępniają tak szeroko na Facebooku wtedy, kiedy dodajemy do naszego postu hashtagi. Ale kiedy tak czy tak warto stosować te hashtagi wtedy, kiedy zastosujemy swój własny hashtag, czyli wymyślimy hashtag do danej akcji. Naprawdę nie trudno jest taki hashtag skonstruować i warto go wtedy zrobić, tylko że musi za tym iść jakby cała promocja tego hashtagu, czyli musimy promować go w każdych miejscach, we wszystkich naszych postach, we wszystkich wystąpieniach, konferencjach prasowych, plakatach, wszędzie tam, gdzie mówimy o naszym wydarzeniu, tam mówimy również o hashtagu i zachęcamy ludzi do oznaczania wszystkich materiałów, komentarzy, udostępnień, czy zdjęć, relacji zdjęciowych naszym hashtagiem. Wtedy, mimo tego małego spadku takiego, który możemy zanotować, mamy coś, co pozwala nam po pierwsze na monitorowanie działalności, działań w sieci po prostu, które się dzieją w związku z naszym wydarzeniem, a po drugie, na koniec, po wydarzeniu jesteśmy w stanie, wpisując taki hashtag w dane medium społecznościowe, otrzymać całą listę aktywności użytkowników dotyczących naszego zadania. Kopiując to, wklejając w raport, mamy gotowy raport tak naprawdę na temat promocji i działań w internecie na temat naszego projektu.
Tutaj jest taki tags finder, czyli wyszukiwarka hashtagów, ale nie trzeba nawet z tego korzystać. Na każdym medium społecznościowym, po prostu wpisując hashtag, pokazuje nam się lista oraz ilość postów już oznaczonych danym hashtagiem i naprawdę nie trudno znaleźć swój po prostu hashtag, który jeszcze nigdzie nie był użyty. Kolejną rzeczą są wydarzenia. Korzystajmy z nich, póki możemy. Facebook się mocno zmienia i jest znany z tego, że nawet najlepsze narzędzia potrafi wycofać. Wydarzenia są taką formą zupełnie darmową promocji, która dzięki algorytmom Facebooka będzie nam rozprzestrzeniać informacje o naszym wydarzeniu. Trafia nasze wydarzenie na taką specjalną tablicę wydarzeń, a ponadto jest pokazywane użytkownikom, którzy uczestniczyli w podobnych wydarzeniach. Dlatego, że określamy w samym wydarzeniu kategorię, z której jest dane wydarzenie, to po prostu później Facebook przypasowuje do użytkowników, którzy brali udział w danej kategorii wydarzeń i jest im to pokazywane. Czyli zwiększamy widoczność akcji. Możemy również zaprosić współorganizatorów, wywiązać się z pewnych obowiązków informacyjnych, bo jakby mając współorganizatorów, również informujemy o tym, że, no, że po prostu organizujemy dane wydarzenie z kimś. Gromadzimy w jednym miejscu wszystkie istotne informacje, ale też i kontrolujemy ilość osób deklarujących udział czy zainteresowanych naszym wydarzeniem, wtedy, kiedy mamy pewne wydarzenia zamknięte, wtedy, kiedy musimy kontrolować ilość właśnie osób, które się zapiszą na nasze wydarzenie, łatwo jest tutaj to sobie na co dzień sprawdzać, czy zwijamy działanie promocyjne, czy musimy je rozszerzyć. Można również zapraszać znajomych, jest to pewna forma promocji, natomiast taka złudna forma promocji, ponieważ tak jak mówiłam o tych algorytmach, które pokazują osobom zainteresowanym bądź wcześniej uczestniczącym w danych projektach, to tutaj psujemy trochę ten algorytm, ponieważ ludzie, których zaprosimy, to nasi znajomi zwykle i z sympatii do nas po prostu będą lubili to wydarzenie, a nie faktycznie deklarowali przyjścia, czy nawet deklarowane przyjście będzie bardziej z sympatii niż z zainteresowania, więc trochę psujemy jakby ten algorytm. Natomiast działamy na drugiej zasadzie takiego społecznego dowodu słuszności, czyli jeżeli dużo osób lubi dane wydarzenie, to znaczy, że ono jest wartościowe i może wpływać na wybór innych osób. Należy się zastanowić, na czym nam bardziej jakby zależy i które działanie więcej przyniesie nam korzyści, czy faktycznie takie celowane przez same algorytmy Facebooka, czy może warto na koniec samej akcji, czyli pod koniec, zaprosić wszystkich znajomych i jeszcze spróbować tym społecznym dowodem słuszności zwiększyć sobie ilość osób, która przyjdzie na nasze wydarzenie. Oczywiście możemy w tym wydarzeniu aktualizować informacje dotyczące naszej akcji. Dzięki temu, jeżeli coś nam się zmieni w wydarzeniu, to jednorazowo po prostu informujemy wszystkich użytkowników, którzy określili się, że są zainteresowani bądź wezmą udział w danym wydarzeniu o naszych zmianach. Były kiedyś tablice, w tej chwili są również grupy, które pozwalają podgrzewać taką atmosferę przed wydarzeniem, czy przypominać, wrzucając tam materiały z przygotowań, z podejmowanych decyzji dotyczących danego wydarzenia. Podgrzewamy atmosferę, nie dajemy zapomnieć użytkownikom o danym wydarzeniu. Kilka screenów z wydarzenia i tutaj mamy chociażby, możemy utworzyć wydarzenie online lub offline. W ustawieniach wydarzenia określamy właśnie współorganizatorów, ale i również to, czy chcemy, aby pod naszym wydarzeniem była wolna dyskusja, taka zupełnie niemoderowana, czy raczej chcemy widzieć najpierw wpisy i je akceptować tak, żeby dopiero się pojawiły wpisy oczywiście innych użytkowników. Jest jeszcze coś takiego jak płatne wydarzenie online do stycznia 2023. Można je robić zupełnie za darmo i organizacje, które mogą pobierać opłaty, mogą skonfigurować sobie konto do wpłat i pobierać opłaty za dane wydarzenia. Pozafinansowe formy współpracy. To jest bardzo ważny obszar, który uważam, że każda organizacja powinna dobrze znać i dobrze zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ jest ich kilka tych form współpracy, a są bardzo pomocne w realizowaniu zadań. Po pierwsze patronaty marszałka. Zwykle wiąże się to przy zadaniach niefundowanych bądź finansowanych bądź współfinansowanych z województwa opolskiego. Wiąże się to z dodatkowym dofinansowaniem, natomiast przy finansowaniu lub współfinansowaniu, finansowaniu takim częściowym dofinansowaniu, czyli nie wiąże się już to z dodatkowym finansowaniem, ale wiąże się to z tym, że mogą Państwo poprosić o takie materiały marketingowe, roll-upy, ścianki, balony dmuchane bądź bramy dmuchane, które pozwolą Państwu oznaczyć wydarzenie, sprawić, że będzie bardziej widoczne. W tej sprawie warto się skontaktować z gabinetem marszałka lub sprawdzić sobie też możliwości, jakie są na stronie patronaty marszałka.
Kolejną pozafinansową formą współpracy jest to, że na Państwa wniosek mogą zostać nieodpłatnie udostępnione pomieszczenia, które są wyposażone w sprzęt audiowizualny, czyli mikrofony, rzutniki, ekrany. Świetny pomysł do tego, aby organizować spotkania w danym projekcie czy konferencje prasowe. Naprawdę nie trzeba szukać jakby gdzieś na zewnątrz, tylko warto zapytać, czy w danym terminie jest taka możliwość, aby taka sala była Państwu udostępniona i wtedy zupełnie nieodpłatnie możecie Państwo z tego skorzystać. Kolejna rzecz to możliwość skorzystania z pomocy i rekomendacji w sprawie ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie realizowanych zadań z innych źródeł. Warto zgłosić się do opiekuna projektu albo do odpowiedniego departamentu i zapytać o te możliwości. Wtedy, kiedy po prostu budżet się nie spina bądź coś się sprawiło, że mają Państwo po prostu większe wydatki związane z danym zadaniem. Kolejną fajną rzeczą to dyżury eksperckie prowadzone na zlecenie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego. To są zewnętrzni eksperci, którzy odpowiadają na pytania z obszaru właśnie prowadzenia organizacji pozarządowych. Cały harmonogram i to, jakby z kim taki dyżur będzie organizowany, mogą Państwo znaleźć na Facebooku Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego i warto sobie to śledzić. Wróćmy jeszcze na chwilę do zaproszeń. Zaproszenia, które mają Państwo wpisane w umowę, warto jedną ważną rzecz pamiętać, jeżeli chodzi o te zaproszenia, aby minimum 21 dni przed jakby wydarzeniem, Państwa wydarzeniem czy realizowanym zadaniem wystosować takie zaproszenia. Mają Państwo wtedy większą pewność, że ktoś z Zarządu Województwa Opolskiego będzie potrafił wpisać sobie to w kalendarz i uczestniczyć w Państwa wydarzeniu, czyli mają Państwo większą pewność, że ktoś się po prostu na tym wydarzeniu z Zarządu pojawi. I ostatnią rzeczą na tym szkoleniu, ale bardzo ciekawą, jest wykorzystanie potencjału bazy NGO. To jest taka baza, w którą wpisane są organizacje pozarządowe z województwa opolskiego, pokategoryzowane obszarami, w których działają, którymi się zajmują. Warto jest dopisać się do takiej bazy, jeżeli Państwo nie są jeszcze dopisani, a jeżeli są, to warto z niej korzystać wtedy, kiedy szukamy partnerów do danej akcji czy do danego zadania. Tam bardzo łatwo będzie nam przejrzeć obszar, w którym się zajmują organizacje i po prostu dobrać sobie takich partnerów. Ale jeszcze jedno bardzo ważne narzędzie takiej bazy NGO to jest takie power narzędzie, czyli newsletter co czwartkowy, który jest skierowany i do organizacji pozarządowych, ale i do mieszkańców województwa polskiego, którzy zasubskrybowali sobie taki newsletter. Informuje on o wszystkich ważniejszych wydarzeniach i przekazuje ważne informacje dla organizacji, ale i dla mieszkańców. I warto wtedy przed Państwa wydarzeniem, przed takim czwartkiem poprzedzającym wydarzenie, dać takie informacje do tego newslettera i pozwolić, aby została rozesłana. Wtedy też zwiększacie sobie Państwo widoczność organizowanych zadań czy realizowanych zadań przez Państwa organizacje. Ja na dzisiaj bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Gratuluję wygranych projektów. Do widzenia.